pierwsze pół roku rządu Donalda Tuska słyszymy o kolejnej zatrzymanej inwestycji. KGHM wycofuje się ze swoich planów budowy tak zwanych małych reaktorów jądrowych i nadal nie wiadomo, co rząd postanowi w sprawie centralnego portu komunikacyjnego. Na razie wiadomo tyle, że inwestycja bardzo mocno się opóźni. Czy powstanie i czy w takim kształcie, w jakim zakładano? Dzisiaj sprawdzam. Chcemy, żeby samoloty z centralnego portu komunikacyjnego, który będzie w niedalekiej odległości od naszej stolicy, od Warszawy, ale który będzie znakomicie skomunikowany i żeby z najdalszych zakątków świata tutaj właśnie można było przybyć, co ma oczywisty wymiar także i gospodarczy, i biznesowy. No i rzecz jasna, proszę Państwa, także wymiar strategiczny, wymiar bezpieczeństwa. O tych zaletach mówił prezydent podczas samorządowego kongresu Trójmorza w Lublinie. Rząd zdaje się ich nie dostrzegać. Dziś unieważniono już 9. audyt w sprawie centralnego portu komunikacyjnego. Pełnomocnik rządu do spraw CPK Maciej Lasek od grudnia zapowiadał, że przedstawi plan działania w sprawie inwestycji po audycie działań poprzedników. Rezultatów nie ma. Każdy kolejny audyt w każdym obszarze, którym miała być objęta spółka Centralny Port Komunikacyjny, po prostu został unieważniony. Skończcie z tworzeniem zespołów, skończcie z przygotowywaniem ustaw, które są do niczego niepotrzebne. Weźcie się do roboty i zacznijcie inwestować. Czeka koalicjant i czeka ponad 61% Polaków, którzy opowiedzieli się w sondażach za budową CPK. Inwestycje wstrzymuje opieszałość i niezdecydowanie rządu, który dwoi się i troi, by nie zrealizować projektu w całości. Mówi o odejściu od koncepcji komunikacji kolejowej, krytykuje powstanie za drogiego w jego ocenie lotniska, a inwestycja się opóźnia. To się nie udało, wyśmianie tego, nie udało się tego obrzucić w szyderstwo, żart, nie udało się dowieść, że to chodziło o kradzież pieniędzy. W związku z tym zaczęto rozmawiać. Jest taki bardzo dobry tekst w Spektatorze angielskim, który pokazuje jakby podział społeczeństwa polskiego na za i przeciwko CPK i pokazuje, jak ważny, aspiracyjny to jest element i jak bardzo silne uzależnienie jest jednak od opinii niemieckich polityków to, jak będzie zachowywał się rząd. Bo to właśnie inwestycje sprawiają, że polska gospodarka staje się konkurencyjna, także wobec naszych zachodnich sąsiadów. Teraz okazuje się, że nie będzie także inwestycji w atom. Prezes KGHM zapowiedział, że spółka nie będzie finansowała technologii małych reaktorów jądrowych. Potrzebne są rozstrzygnięcia. Z nimi jest największy problem. Nowa ekipa rządzi już pół roku. Słyszymy o aktualizacji programu polskiej energetyki jądrowej, ale nie ma decyzji potrzebnych do tego, by projekty jądrowe szły naprzód. By pospieszyć rząd, Stowarzyszenie Tak dla CPK złożyło w Sejmie projekt zobowiązujący go do działań w sprawie tej inwestycji do 2030 roku. Polskie linie lotnicze LOT będą w stanie eksportować ogromną liczbę usług przewozów lotniczych poza terytorium naszego kraju. I to jest gigantyczna dźwignia eksportowa. Tych ostatnich 6 miesięcy nie oceniam pozytywnie. Naprawdę fatalna komunikacja ze strony i spółki, i ze strony pana pełnomocnika. Czekam na informację, w jakiej wersji to zostanie okrojone, jakie będą zmiany. Polacy również czekają. Przede wszystkim na dobre dla polskiej gospodarki, a co za tym idzie dla naszych kieszeni, inwestycje. Edyta Hołdyńska, Telewizja Republika.